Słuchajcie, no ja już nie będę przedłużał, w każdej kategorii wygrał iPhone i dzięki temu ja już mogę spadać na urlop, a wy nawet nie zauważycie, bo przez najbliższe dwa tygodnie będziecie się żarli w komentarzach. Takie recenzenckie Perpetuum Mobile wynalazłem. Najlepsze smartfony roku. Dla mnie coś, o czym myślę od stycznia do grudnia, wyprowadzam matematyczne równania. Wzory skróconego mnożenia w końcu się na coś przydały i robię to wszystko, żeby ostateczny ranking był jak najbardziej fair i wiarygodny. Ten materiał to ukoronowanie całej rocznej działalności mojego kanału, ale dla normalnych ludzi to jest zestawienie równie pasjonujące jak. Top 10 ogórków konserwowych i to nawet nie, że Krakus kontra rolnik, tylko top 10 takich, które były. W jednym słoiku. Ale właściwie to różnice między telefonami też się robią subtelne i dla koneserów jak między ogórkami. Tak więc postanowiłem, że tegoroczne zestawienie zrobię jak najbardziej subiektywne i nie traktujcie go jako poradnika zakupowego, tylko bardziej jako takie podsumowanie, kto ostatnio robił coś fajnego. Znaczy, jak będę omawiał kolejne telefony, to powinno się stać jasne, ale zawsze jak zostawiam jakiekolwiek puszczenie oczka i niedopowiedzenie w filmie, to potem mi się pojawia 548 komentarzy o tym, że jestem idiotą. Całe szczęście, że nie umiem czytać. Zanim przejdziemy do wyróżnień, jeszcze tylko zasady. Po pierwsze, biorę pod uwagę wyłącznie telefony, które miałem w łapie i testowałem. Po drugie, tylko smartfony, które można kupić oficjalnie w Polsce. Wiem, że Niemcy zazdroszczą Polakom Kruger Massa, ale takimi pikselami to bym w Polsce nie pogardził, na no póki co to są właśnie tylko u sąsiada. Tak więc, niech to będzie dla Google nauczka. I motywacja. Po trzecie, uczę się od Netflixa różnorodności, tak więc w rankingu może być tylko jeden telefon per seria. Czyli jeśli na przykład pojawi się Xiaomi Mi 11 Lite w rankingu, no to niestety pozostałe 714 telefonów z Mi 11 w nazwie już nie może. A teraz czas na wyróżnienia i kategorie specjalne, które właśnie wymyślam na bieżąco. Najlepsza marka smartfonów którą każdy ma w dupie, i wiem, że w sony już czekają w napięciu i nawet napisali przemowę, której nikt by nie słuchał, bo każdy ma i w dupie, ale tym razem wygrał Asus, u którego już drugi rok z rzędu każdy telefon, który wypuszczają, jest przynajmniej bardzo dobry, ale mimo tego jakimś cudem nikogo i tak nie obchodzą, tak więc pamiętajcie o Asusie, żeby w przyszłym roku nie obronili statuetki. Najlepszy sprzętowo-smartfon z najbardziej spieprzonym softem. I tutaj oczywiście bukmacherzy stawiali na to, że Xiaomi zgarnie 14 statuetek, ale wtedy do akcji wkroczył gamingowy Red Magic 6S, który bardzo mi się podobał i stylową, i mocą, i nawet ceną, ale właśnie oprogramowanie miał dosyć okropne, tak więc brawo. Dokonaliście niemożliwego. I zgadnijcie, kto się obłowił u Machera. A póki co najlepszy smartfon dla graczy to Asus ROG 5. Rewelacyjna bateria, super moc, świetny ekran, świetne głośniki. Brakuje mi już w sumie przymiotników. W każdym razie y, jasne światełka, jeszcze to jest bardzo istotne. Idealny na święta, polecam serdecznie. Marka, która w ostatnim roku zrobiła największy postęp. I tutaj powiem Vivo, bo oni byli już w Polsce w zeszłym roku, ale teraz reklamuje ich Tajner tysiąclecia Apoloniusz i dzięki temu ktokolwiek o nich usłyszał. I super, bo oni, co prawda, z scenami to potrafią odlatywać daleko poza punkt K, gdzie rozwinięciem tego K jest kurwa ile, ale smartfony robią bardzo fajne. A i jeszcze wyróżnienie dla mediateka, ewentualnie, bo spoko robią te proski i fajnie, że ktoś siedzi Qualcommowi na dupie. Brawo! Telefony z najpiękniejszym designem. I tutaj mam dwa. Po pierwsze subtelnego, elitarnego, zgrabnego o Reno 6 Pro 5G, a po drugie OnePlus'a w wersji Pac-Man. To są też moje dwie twarze. I na koniec smartfony Xiaomi, które są na tyle dobre, że pamiętam ich nazwy, ale nie chcę ich dawać do top 10, bo z samych Xiaomi byśmy mogli zrobić top 30 w tym roku i tak by się nie wszystkie zmieściły. Tak więc, Poco M4 Pro, którego używam teraz, Poco. Yy, aż tak nie pamiętam. Poko F3 Mi 11 Lite i Redmi Note 10 T. To teraz top 10. Nieograniczony budżet, bo to jest najdroższy smartfon na liście. I potęga najbardziej tęgich umysłów tej troszkę bardziej sympatycznej Korei wystarczyły na dziesiąte miejsce na liście niszowego youtubera z Polski. Brawo Samsung! Musiałem dać do zestawienia jakiś absurdalnie drogi, ale też mega wszechstronny smartfon z Androidem i S21 Ultra nadaje się idealnie. To jest w sumie jeden z niewielu tegorocznych przedstawicieli rasy prawdziwych flagowców, czyli takich, do których upchnęli wszystko, na co technologia pozwala. I myślę, że połowę jego funkcji to nie zna nawet szef, prezes Samsunga, tak więc jeżeli chcecie mieć w telefonie wszystko, to weźcie sobie ten. Jest taki super śmieszny tekst, że, żebym dał 5000 za smartfon, to powinien loda robić i zmywać. I to jest na razie niestety poza naszym zasięgiem, ale myślę, że jeżeli kiedyś taka funkcja się pojawi, to będzie właśnie w którymś Galaxy Ultra i że to będzie jedna z tych funkcji, które prezes Samsunga będzie znał i na pewno o nich nie zapomni. 9. Oppo Reno 6 Pro 5G i tutaj w drugą stronę, bo to jest smartfon, który nie ma tyle z 58-krotnym przybliżeniem, nie ma ładowania indukcyjnego i przy tym nie ma też wstydu kosztować ponad 3,5 tysiąca. Ale jak się tak na niego patrzę, to no, nie umiem się na niego gniewać, bo jest po prostu mega ładny, idealnie działa, ma dobre oprogramowanie, fajne aparaty, błyskawicznie się ładuje. I jakbym miał teraz kupować smartfon i bym się kierował sercem, a nie logiką albo moimi własnymi recenzjami, to myślę, że wziąłbym właśnie ten. Albo ewentualnie jeszcze jeden, o którym będzie troszkę później. Poco X3 Pro, ponieważ ludzie, którzy nie chcą wydawać na smartfon grubych tysięcy złotych, również zasługują na. Brzydkie telefony. Nie, no, ja go tutaj wstawiłem, ponieważ wpadli w nim na genialny pomysł, żeby wykorzystać lekko zaktualizowany dwuletni flagowy procesor Snapdragon 860. I uwaga, bo ten dwuletni flagowy procesor działa lepiej niż dwugodzinny procesor ze średniej półki. Tak więc, moim zdaniem, to jest idealny pomysł na wydajne telefony, które nie kosztują fortuny. A ma jeszcze ekran 120 Hz i ogromną baterię. Zresztą Poco przez cały rok nie wypuściło ani jednego słabego telefonu, a te co wypuszczają są tak opłacalne, że nie wiem, chyba się ugadali na dofinansowanie ich z mops Więc ten X3 Pro ląduje w rankingu troszkę za zasługi całej marki dla obywateli ubo y oszczędnych państw, które rozwijają się gospodarczo i którym zazdroszczą Niemcy. Xiaomi 11T. Zawsze mówię, że najbardziej lubię smartfony, które kosztują tak między 2 i 2,5 tysiąca złotych. Ten kosztuje 2600 kurwa mać. Telefony za taką kasę powinny być już naprawdę spoko w każdym aspekcie, a im drożej, to już tym bardziej dopłacacie za nieistotne pierdoły. I 11T jest w każdym aspekcie spoko, a co najważniejsze to ostatni, znaczy poprzedni smartfon Xiaomi, w którym nie znalazłem żadnych błędów w softcie, to był chyba jeszcze za komuny to znaczy komuny w Polsce, bo w Chinach to akurat jest komuna. 11T super działa na prosku Mediateka, działa długo, szybko się ładuje, dają 3 lata aktualizacji, ma ładnego amoleda, nawet przyzwoity aparat. To jest takie najbardziej wyważone Xiaomi, jakie widziałem od czasów komuny w Chinach. I mój tata go używa w Polsce. Vivo X60 Pro. Dałbym go wyżej, ale nie pozwala mi na to klauzula sumienia, bo jest zbyt drogi. Dałbym go niżej, ale nie pozwala mi na to klauzula sumienia, bo jest zbyt fajny. To jest telefon na szóstkę. Tym sposobem można przebić tę pozycję w marketingowy sukces. Należy się 5000 zł za radę. Pani o X60 Pro mówiłem więcej w moim filmie o aparatach w smartfonach, i to jest właśnie ten drugi obok Oppo telefon, który mimo jego paru braków bardzo lubię i na te braki świadomie przymykam oko. Dwa razy wziąłem go ze sobą w tym roku na wakacje, żeby sobie odpoczął, ponieważ kocham jego aparat, a cała reszta jest na tyle dobra, że po prostu nie psuje mi humoru. Podobno X70 Pro ma jeszcze lepszy aparat, co jest w sumie dosyć logiczne, i docenili go recenzenci na. W całym świecie, ale w Polsce tak średnio, bo w Polsce go jeszcze oficjalnie nie ma. Tak więc proszę ruszyć dupę i dać mi nowe wiwo. Dobra, bo się troszkę zdenerwowałem. Czas na zen. Zenfon 8. Asus udowodnił, że jednak się da zrobić flagowca na Androidzie, którego jak postawicie w sklepie obok telewizorów, to ktoś się jednak skapnie, że coś jest nie tak. Zenfon 8 jest kompaktowy, ale też bardzo szybki, wodoszczelny, ma dobry soft i nawet upchnęli do niego mini Jacka. I to nie zmniejszając przy tym baterii do 4 mAh. Nie no, to niemożliwe, bo to by znaczyło, że. Apple nas okłamywało. Szanuję w opór, bo żeby zrobić taki mały, to znaczy po prostu niekloskowaty, flagowy smartfon, to nie wystarczy sobie zrobić listy zakupów i później iść do chińskiej biedry z procesorami, tylko naprawdę trzeba bardzo mocno kombinować z projektem. A przy okazji po prostu lubię niewielkie smartfony i bardzo bym nie chciał, żeby zniknęły z rynku, tak więc być może dzięki moim influencerskim zasięgom ze dwie osoby go kupią i smartfony Asusa zaliczą najlepszy kwartał w historii. OnePlus Nord 2. W OnePlusie ostatnio troszkę popłynęli scenami flagowymi, ale w Norcie 2 wrócili do tego, co zawsze lubiłem w nich najbardziej, czyli do wręczania łapówek. Nie, no, skupili się na tych funkcjach, które faktycznie są istotne, to znaczy Ekran i głośniki są bardzo dobre, działa szybko, ładuje się w pół godziny, jest ładny, zdjęcia robi dobre. I w tej chwili kosztuje bodaj 1800 i jakbym miał teraz kupić sobie smartfon za 1800, to wziąłbym ten. Uwielbiam go, chociaż prawdopodobnie to pewnie bym jednak dołożył do tej limitowanej edycji Pac-Man. I co prawda podobno od premiery Z2 albo 3 te Nordy się zapaliły użytkownikom w kieszeniach, ale no nikt nie jest doskonały i u mnie działa, a oni może mieli jakieś... Choroby współistniejące. Galaxy Z Flip 3 niestety nie mógł wygrać tego rankingu, bo gdybyście oglądali ten film na jego ekranie, to by się rozładował i by nie dotrwał do końca, i musielibyście ładować ze 14 godzin, żeby skończyć. Co jakby nigdy nie jest dobrą rekomendacją dla nikogo ani niczego, co się Wam podoba. Ale poza małą baterią i wolnym ładowaniem, ten telefonik to złoto. Po części, jak w sumie. Każda elektronika. Gadżeciarski jest, jak tylko się da. W kremowo-czarnej wersji wygląda czadowo. Ekranu przez kilka tygodni nie porysowałem, więc nie jest jakoś specjalnie kruchy. I ma właściwie wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od takiego niepołamanego flagowca z wodoszczelnością włącznie. Z Flip 3 to co prawda mały krok dla smartfonów. Tyle chciałem powiedzieć, no. Mały krok, ale przynajmniej krok do przodu, ku fajności, postępowi i różnorodności, a nie krok w bok, jak u większości innych producentów. Ten telefon na razie właściwie nie ma konkurencji. No dobra, może i Samsung zrobił telefon jedyny w swoim rodzaju i bardzo przyszłościowy, ale jednak Apple zmniejszyło nocza o 4%, więc ich dam wyżej. W Apple się w końcu ogarnęli z tym, co dane wersje iPhone'a mieć powinny. Tak więc Pro nie jest już gorszy od Pro Maxa, a jest na tyle lepszy od zwykłej 13, że ja bym dopłacił. Chociaż jeśli Wam nie zależy na nagrywaniu filmów i ekranie 120 Hz, to może jednak nie, no sorry, ale zawsze łatwiej jest dysponować czy pieniędzmi. Spójrzcie na posłów. W każdym razie z iPhone'em w tym roku czułem się jak w domu. Czyli dostałem zawału, myśląc o cenie. Tak właśnie buduję dom. Działał mi idealnie, ma możliwe, że najlepszy aparat na rynku i jest taki. Przezroczysty. W sensie jak go używacie, to nie myślicie o tym, ile Wam procent baterii zostało, a ile RAMu jest zajętego, a dlaczego w takiej a takiej apce wywala błąd, albo jak ustawić, żeby zdjęcie było ładne, tylko po prostu używacie i cały czas wszystko jest ok. I ten komfort kosztuje tylko nieco. Ponad 5000 zł. W tym roku wyszło dużo fajnych telefonów, na pewno więcej niż w 2020, chociaż z drugiej strony to nawet ten rok, w którym meteoryt pieprznął dinozaury i Finistonów był lepszy niż 2020, ale nie było takich wybitnych i odczuwalnych skoków jak kiedyś na przykład Huawei P30 Pro, który kosił całą konkurencję albo jak Xiaomi Mi 9, który miał lepszy stosunek ceny do jakości niż draże Corsarze. Znaczy w sumie te draże korsarze mają dosyć niską jakość, ale są pyszne, tak więc porównanie z Xiaomi nadal ma rację bytu. Więc tym razem chciałem wyróżnić telefon, który nie jest najlepszy, ale troszkę tak powiedział innym producentom. E, ty weźcie się, ogarnijcie z tymi cenami, bo was troszkę popier... Trochę tak jak kiedyś ta Mi 9. Realme GT albo ewentualnie Realme GT Neo2, bo ten drugi podoba mi się troszkę bardziej, ale temu pierwszemu się bardziej należy. Za zasługi. Nie wygląda jak każdy inny telefon, ma to super szybkie ładowanie, które uwielbiam. Do filmów i muzyki jest bardzo fajny, a przede wszystkim zapierdziela. Aparaty są takie średnie, ale no właśnie chodzi o to, że ten telefon wiadomo dla kogo jest, robi kompromisy tam, gdzie robić powinien i dla tej swojej grupy docelowej będzie dzięki temu idealny. Dla grupy docelowej piwniczaków, którzy całymi dniami grają na smartfonach i nie robią zdjęć, bo nie wychodzą z domu. Może kupię. A stać mnie, bo ten film ma sponsora, bardzo fajny produkt swoją drogą, o którym już kiedyś mówiłem, że jest fajny, jak mi za to nie płacili, za to wam mogą zapłacić, jeżeli skorzystacie z oferty, to wtedy Wam będzie brakowało do nowego smartfona już tylko no także 25 zł mniej. Kerw, to jest taka apka na smartfon i jedna karta płatnicza 100% legit, no scam Mastercard, która łączy w sobie wszystkie wasze inne karty płatnicze i lojalnościowe. Po prostu wybieracie, którą kartą w tym momencie ma być albo ta karta Albo wasz smartfon. I dlaczegoż niby to jest takie wielce zajebiste? Otóż, po pierwsze, noszę ze sobą tylko jedną kartę i nawet jeżeli ją zgubię, to szybko ją sobie zablokuję i będzie po problemie. Po drugie, kupuję ostatnio mnóstwo śmieci za granicą i jak płacę za nie kartą Kerr, to mam dużo lepsze przeliczniki walut niż w moim banku u naciągaczy tych jednych, co może być dosyć istotne, bo dolar niedługo będzie pewnie po 15 zł. Czyli w cenie pół litra paliwa. Po trzecie, Curve Payem można płacić zbliżeniowo nawet na smartfonach Huawei z App Gallery, czyli bez Google'a. Zresztą tych fajnych funkcji jest więcej, ale może Wam już nie będę mącił w głowach. Poczytajcie sobie, bo i tak ta reklama miała być krótsza, tylko się rozgadałem. Podstawowa karta jest bezpłatna, a jak się zarejestrujecie z mojego linka i później kupicie cokolwiek, nawet te draże Korsarze za Zeta, to dostaniecie jeszcze 5 funtów na zakupy. Jakiekolwiek, nawet na dużo draży korsarzy. Dobra, a co Wam mogę zaoferować za grzeczne obejrzenie reklamy do końca. No tego w sumie nie przemyślałem. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby smartfony były dobre, a jak będą słabe, to żeby były tak słabe, żebyśmy się mogli przynajmniej z nich wspólnie pośmiać, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.